Święta Boże, Życie Cielko, naszymi duchami, każdorazie potrzeba naszych, ale od strachu przyszedł, zacz nas zawsze bawić. Panna, Matko, najbłogosławiona, o Pani nasza, Królowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synom swojemu nas pozostaj, swojemu Synowi nas pozostaj. Królowo Polski, módl się za nami. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na konferencji prasowej tutaj w Kurii Biskupiej we Włocławku. Bardzo się cieszymy, że tak licznie Państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszymy się niezmiernie z tego powodu, jako że i wiadomość, którą chcemy przekazać, jest również bardzo ważna i podniosła. Bardzo serdecznie chciałbym powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej. Witam również serdecznie księdza prałata Sławomira Derengowskiego, wikariusza biskupiego na rejon włocławski, a jednocześnie przewodniczącego zespołu koordynacyjnego przygotowującego zespół z fundacją Solo Dios Bassa. To wielkie wydarzenie, o którym będziemy mówili. Właśnie tę fundację reprezentuje pan Lech Dokowicz, którego również bardzo serdecznie witamy, jak również pan Maciej Bodasiński. Cieszymy się, że Państwo jesteście tutaj z nami. Konferencja, na którą zaprosiliśmy Państwa, dotyczy, tak jak wspomniałem, przedstawienia miejsca wydarzenia modlitewnego Polska pod Krzyżem, zaplanowanego na dzień 14 września bieżącego roku, czyli święto podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas tej konferencji omówione zostanie także wyjątkowy charakter miejsca modlitwy, przedstawiona zostanie informacja na temat przebiegu rejestracji oraz prezentacja aktualnej mapy zdeklarowanych miejsc modlitwy w jedności z uczestnikami wydarzenia. Zostanie również zaprezentowany plan działania na najbliższe tygodnie. Na zakończenie, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie również możliwość zadawania pytań. A teraz proszę o zabranie głosu księdza biskupa ordynariusza. 76. Włocławskiego. Jeżeli to pozwala, bo również jak starożytna jest ta decyzja. Także i ja bardzo serdecznie witam wszystkich i chcę to moje krótkie takie przedłożenie przedstawić w trzech punktach. Najpierw co się dzieje, potem gdzie, a trzeci moment dlaczego, po co ono w ogóle jest organizowane. Potem panowie zapewne dopowiedzą swoje, ale ja przedstawię to tak, jak widzę tę rzeczywistość. Polska pod Krzyżem. Czy to jest dowód megalomanii, że mamy odwagę sformułować jakby w imieniu całego kraju i całej naszej ojczyzny hasło tego wydarzenia? Czy to nie jest tylko diecezja włocławska? Owszem, diecezja na pewno, ale z fundacją Solo Dios Bassa to jest ogromna rzesza ludzi. Formuła bowiem tego spotkania jest otwarta. To nie jest tak, że ktoś spoza diecezji nie będzie zaproszony, czy nie będzie przyjęty. Zaproszenie zatem jest skierowane do wszystkich, którzy już doświadczyli dwóch ogromnie ważnych dla polskiego Kościoła i polskiego duszpasterstwa wydarzeń. Wielkiej pokuty na Jasnej Górze i ostatnio Różańca bez granic, który przecież rozrósł się do daleko poza granice naszej diecezji. A my tu we Włocławku mamy prawo, by gościć
to właśnie wydarzenie i zatrzymać się pod krzyżem. Idziemy pod krzyż, rozjedziemy się w Polsce spod krzyża. Zresztą krzyż w Polsce w tej chwili znajduje się w tak szczególnym momencie dziejów, w tak wyjątkowych okolicznościach, bo przecież trzeba być krótkowzrocznym, żeby nie zauważyć prób znieważenia krzyża, jego wyszydzenia, wyśmiewania symboli chrześcijańskich. Ostatnio nie mają już najmniejszych wątpliwości, że chrześcijanie to jest najbardziej prześladowana grupa religijna w ogóle w świecie, oczywiście nie tylko akurat tutaj. Dla nas, dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, krzyż to jest jednak symbol zwycięstwa. To nie było ostatnie słowo Chrystusa, które dokonało się na krzyżu, 3 dni później i zmartwychwstał. Ale innej drogi do zwycięstwa nie ma. To musi być droga, która prowadzi nas przez krzyż. My chcemy bronić krzyża, chcemy zmieniać dzięki zatrzymaniu się pod nim nasze serca, nasze obyczaje, nasze myślenie, nasze relacje z Bogiem i ludźmi. I chcemy to robić tu we Wrocławiu, ale otwarci na cały nasz kraj. Drugi moment, który podkreślam, gdzie to się dzieje? Właśnie tutaj na lotnisku w Kruszynie, które w 1991 roku było miejscem, gdzie przyjmowała diecezja znowu z Polakami przybyłymi z różnych stron kraju Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja zostawię potem Państwu obrazek z fragmentem przemówienia, cudownego przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego właśnie na lotnisku w Kursztynie. Ale przeczytam jego krótki fragment. Czyż w naszym trudnym wieku XX człowiekiem, który opowiedział się po stronie krzyża, nie był święty Maksymilian Maria Kolbe, urodzony na terenie diecezji wrocławskiej, biskup Michał Kozak, czy nie był nim wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja, mamy nadzieję, zbliża się wielkimi krokami, a przed nim jeszcze ci wszyscy męczennicy obozów hitlerowskich, których diecezji wrocławskiej wypadło zapłacić szczególnie wysoką cenę krwi, samych kapłanów. Zginęło podczas tamtej ostatniej wojny ponad 220, co stanowiło więcej niż połowę duchowieństwa diecezji. O tym trzeba przypominać nieustająco właśnie w momencie, w którym te nienawistne różne ataki kierowane są przeciw duchowieństwu. Oni wszyscy wpatrywali się w przebite na krzyżu serce Jezusa i znajdowali nadludzką moc, aby dawać mu świadectwo życia i śmierci. Serce, które jest źródłem życia i świętości. To serce kryje w sposób ludzki tajemnicę odwiecznej Bożej miłości. Tak, to do tamtego wydarzenia świadomie nawiązujemy. I tu gromadzimy się właśnie pod krzyżem, który jeszcze góruje nad miejscem mordu księdza Jerzego Popiełuszki, bo ten krzyż, który stał na lotnisku, przeniesiony jest teraz w miejsce, w którym wrzucono do Wisły ciało błogosławionego męczennika. A ten teraz przygotowywany krzyż stanie się prawdziwie wyjątkowym przypomnieniem zarówno męki samego Chrystusa, jak i cierpienia, które diecezja wrocławska w tak niedawnym czasie podejmowała w imię wierności Chrystusowi i Ojczyźnie. I trzeci moment.
froncie krzyża, wołał Jan Paweł II. Ten krzyż nas jednoczy, a brak krzyża oznacza brak jedności, brak sprawiedliwości, brak wspólnoty. Ten brak jedności i wspólnoty jest klęską Kościoła. Dlatego uważam za niesłychanie ważne hasło, które przyświeca czekającemu nas wydarzeniu. W Niemczech, teraz niedawno podawały to agencje informacyjne, grupa wiernych świeckich w liście do arcybiskupa Berlina apeluje o powrót do nauczania Jezusa Chrystusa, o powrót do Ewangelii, przeciwstawienie się próbom tworzenia Kościoła, który głosiłby naukę sprzeczną właśnie z nauką Ewangelii. Świeccy apelują do biskupa. Dlatego nie ma się co dziwić, że bardzo jestem wdzięczny Fundacji Solodios Basta za tę postawę wierności Chrystusowi, za postawę, którą zagwarantowali sobie nasz szacunek, nasz podziw oraz ukazali miejsce człowieka świeckiego w duszpasterstwie Kościoła. Duszpasterstwo to nie jest tylko kwestia i zadanie biskupa, to jest również, a może dziś jeszcze bardziej niż dawniej, problem zaangażowanych ludzi świeckich. Dlatego całym sercem zapraszam w imieniu zarówno Fundacji, jak i Kościoła Wrocławskiego do uczestniczenia w tym wyjątkowym i pięknym wydarzeniu w dniu 14 września, czyli święto podwyższenia Krzyża Świętego. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za te słowa. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu przedstawicieli Fundacji Solidios Basta. Źródła życia, jakim są sakramenty Kościoła Świętego. Bo to jest takie największe zagrożenie, jakie widzimy w tym, co tak z punktu widzenia nas świeckich, w tym, co się dzieje wokół Kościoła dzisiaj w Polsce. Więc bardzo się z tego cieszymy, że już teraz na tym etapie przygotowań ta jedność jest przywracana w naszej współpracy. Drugie chcę powiedzieć, że cała historia Polski to jest wielka suma doświadczeń. Potężna, gigantyczna, nieopisana suma życiorysów, męczeństwa, śmierci, wygranych, przegranych przez 1000 lat. I teraz jeśli te 1000 lat my pozbawimy krzyża, jeśli my tego 1000 lat nie umieścimy pod krzyżem i nie zjednoczymy całej naszej historii, teraźniejszości z krzyżem Chrystusa, to nie wiemy, jaką stronę nasza historia pójdzie. To stracimy po prostu dostęp do źródła życia.
Cała historia Polski pokazuje, że wtedy, kiedy Polska stała pod krzyżem i była wierna krzyżowi Jezusowi Chrystusowi, była błogosławiona. Jeśli wiara w Polsce upadała, to i słabość siły naszego narodu. Więc to jest kolejny cel tego wydarzenia. Chcemy jako skromni jej przedstawiciele zanieść to doświadczenie, o którym się uczymy w szkołach, pod krzyż, żeby to się stało nie tylko tym, czego nasze dzieci się uczą w szkołach i szybko zapominają, ale żeby stało się ich żywotnym doświadczeniem, tym, co ich buduje na przyszłość. A to się może zdać tylko z Chrystusem. I druga rzecz to jest tak, że wszyscy Państwo, którzy tego słuchacie, którzy będziecie na wydarzeniu, będziecie obserwować, każdy z nas dźwiga w życiu krzyż. I to nieważne, czy to są osoby wierzące, czy niewierzące, każdy z nas przeżywa różnego rodzaju cierpienia, dramaty, straty. I teraz, jeśli to wszystko, co jest trudne w naszym życiu, co jest naszym słabością, cierpieniem, upadkiem, jeśli my tego nie zaniesiemy pod krzyż Jezusa Chrystusa, to pozostaniemy na zawsze samotni, sami. I czeka nas rozpacz, lęk, śmierć. Więc chcemy, jako taki trzeci cel, po prostu osobiście, indywidualnie nasze rodziny, nasze życie zanieść pod krzyż Chrystusa, błagając Go i prosząc o uzdrowienie, o łaski potrzebne do tego, żebyśmy byli ludźmi świętymi po prostu. Czyli modlimy się o świętość i o łaskę wiary dla wszystkich Polaków. To jest to, co my zanosimy i co my chcemy wnieść. I myślę, że to wszystko precyzyjnie i pięknie łączy się ze sobą z tym, co ksiądz biskup mówił. I ja jestem absolutnie przekonany, bardzo głęboko o tym i wszyscy w zespole, że to wydarzenie może przynieść potężne owoce. Jeśli zaangażują się w to ludzie serca, kapłani, Kościół, to wtedy owoc tej modlitwy może być potężny. Ja bym dodał tylko jedną rzecz do tego, że wydarzenie jest przygotowywane od 2 lat. Jego nazwa powstała 2 lata temu. W tamtym czasie jeszcze nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, że sprawy w naszym narodzie, sprawy związane właśnie z atakami na Kościół tak daleko się posuną, jak jesteśmy dzisiaj tego świadkami. Więc to pokazuje nam, że pomysł stworzenia takiego wydarzenia nie jest pomysłem człowieka. To jest wskazówka na to, że Pan Bóg ma jakiś plan, mimo całej ciemności, która wielu ludzi, wiele serc ogarnia. Pan Bóg zaprasza do tego, żeby pójść ku zwycięstwu przez krzyż. I druga rzecz. Od samego początku planowaliśmy ogłoszenie, przypomnienie Polakom o krwi męczenników, o krwi tych ludzi, którzy byli gotowi aż do męczeńskiej śmierci zaświadczyć o miłości do Pana Jezusa, czyli wzięli udział w Jego cierpieniu w sposób nadzwyczajny. Więc dla nas jest absolutnym wstrząsem, potwierdzeniem, przepięknym potwierdzeniem to, że wydarzenie finalnie będzie miało miejsce w diecezji, która jest diecezją męczenników świętych. Bo diecezja wrocławska jest absolutnie niezwykłą diecezją w tym wymiarze. Więc bardzo serdecznie dziękuję, muszę Państwu powiedzieć, że to jest niezwykłe też na jaką otwartość i współpracę żeśmy tutaj trafili. U księdza biskupa przede wszystkim, który jest pasterzem tej diecezji, ale też u jego współpracowników. Sprawy w bardzo krótkim czasie musimy w tej chwili nadrobić wiele strat, zaległości czasowych, ale jesteśmy przekonani, że przy tak doskonałej współpracy, otwartości i też wierzę w wagę tego wydarzenia, Pan Bóg przeprowadzi wszystko, używając naszych słabych ludzkich sił ku zwycięstwu. Więc bardzo Państwu dziękujemy też za przybycie i prosimy teraz to, co jest najważniejsze w tym momencie. To jest informacja. Chodzi o to, żeby ta informacja o tym, że Polska pod krzyżem będzie miała miejsce jako szczególny akcent w tym roku świętowania przez cały Kościół Święty w Polsce, Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, że będzie miała miejsce we Włocławku, w diecezji męczenników i świętych, że tutaj możemy się zgromadzić i możemy doświadczyć czasu, który przemieni nasze serca i umysły. Wierzymy w to głęboko. Ja myślę, że wiele osób, które wzięły udział w wydarzeniu w Wielkiej Pokucie, czy w Wyzwańcu do Granic,
wielu, no my żeśmy takie świadectwa otrzymali, pisemne i słowne od bardzo wielu ludzi, że było to coś, co w ich życiu stało się szczególnym znakiem, umocnieniem, takim momentem, od którego wyruszyli z większą siłą znowu, żeby pokonywać trudy życia, ale też służyć Kościołowi z wiarą w to, że Pan Bóg jest w nim obecny. Więc zapraszamy Państwa i prosimy szczególnie o to, żebyście użyli Waszych możliwości, środków, żeby temu wydarzeniu błogosławić przez Waszą pracę, żeby je ogłaszać i prosić też, żeby ten łańcuch informacyjny szedł dalej, żeby kolejni ludzie się dowiadywali, aby nas jak najwięcej tego dnia mogło znaleźć na lotnisku Kruszyn. Drodzy Państwo, miejsce to jest niezwykłe, tak jak powiedział ksiądz biskup, bo przede wszystkim uświęcone obecnością Jana Pawła II, bliskością śmierci męczeńskiej księdza Jerzego, ale też to, co jest niezwykłe, jest to miejsce, które może pomieścić w zasadzie każdą ilość wiernych, można powiedzieć. Czyli nawet przy najbardziej restrykcyjnych traktowaniu terenu mogłoby ono zmieścić spokojnie milion wiernych, więc nie stawiamy Panu granic, Panu Bogu. Zapraszamy wszystkich, dla każdego znajdzie się miejsce pod krzyżem we Włocławku w tej świętej diecezji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie przedstawicielom Fundacji Solidios Basta, panu Maciejowi Wodosińskiemu, panu Lechowi Dokowiczowi. Czy ze strony Państwa są jakieś pytania skierowane do panów, z Fundacji? Bardzo proszę. Marzycowski, Polska Agencja Prasowa. Informacji prasowej przygotowanej na potrzeby tej konferencji jest także taka wzmianka o tym, że w innych miejscach ludzie będą mogli pod tymi krzyżami się jednoczyć i spotykać. Czy już są informacje, docierają do panów informacje, gdzie takie modlitwy się odbędą, ile takich miejsc może być, ile by panowie chcieli, żeby takich miejsc w Polsce było? Tak. Taka myśl, żeby rzeczywiście cała Polska stanęła pod krzyżem, przyświecała od samego początku. Chodzi o to, żeby nie tylko było jedno wydarzenie centralne, na które może przyjechać ogromna, ale jednak zawsze ograniczona liczba ludzi. Natomiast była myśl, żeby zaprosić wszystkich wiernych polskich do tego, żeby w łączności duchowej z tym wydarzeniem przeżywali je w swoich domach, parafiach, w wszystkich tych miejscach, gdzie się znajdują. Bo takie doświadczenie mamy z organizacji Różańca do Granic, kiedy dosłownie na tydzień przed wydarzeniem napisaliśmy jedno zdanie na stronie internetowej, że wszyscy, którzy chcą, mogą się włączyć w to wydarzenie w miejscach, w których żyją. I w ciągu tygodnia zgłosiło się ponad 300 punktów z całego świata. Od Kambodży po Stany Zjednoczone. Dla nas to było ewidentne działanie Ducha Bożego, że który zapraszał ludzi do wspólnej modlitwy na całym świecie. I więc idąc za tym doświadczeniem, tym razem też kierujemy takie zaproszenie, ono będzie jeszcze bardziej wyraźnie zaznaczone w najbliższych dniach na stronie internetowej. Kierujemy takie zaproszenie do wszystkich, absolutnie wszystkich Polaków na całym świecie, dlatego żeby tego dnia łączyli się z nami w modlitwie, żeby przez stronę internetową zgłaszali ten punkt, to miejsce, czy to parafię, czy to kościół, czy gdziekolwiek są i żyją. Przedstawiali nam program tego dnia, który chcą realizować, na przykład godzinę mszy świętej, czy modlitwę, którą planują, i my to będziemy umieszczać na naszej stronie. Wtedy inni ludzie mogą sobie wybrać takie miejsce, mogą dołączyć do tej modlitwy. Więc jak najbardziej to jest bardzo ważny aspekt tego wydarzenia i też tak naprawdę ksiądz biskup jako pierwsza decyzja w Polsce włączył się w wydarzenie Polska pod Krzyżem, w takiej łączności duchowej, i z tej łączności duchowej właśnie wyrasta dzisiaj wspólna organizacja tego wydarzenia. Tak, my mamy w tym kontekście też nadzieję, że inne diecezje, ich pasterze zastanowią się nad tym, żeby pójść śladami księdza biskupa Wiesława i zaprosić swoje parafie, swoich księży proboszczów do organizowania nabożeństw tego dnia, ze szczególną intencją łączności z wydarzeniem centralnym, ale też ze szczególną intencją udania się potem pod misyjne krzyże, pod krzyże, które zostały postawione, żeby tą ziemię uświęcić, żeby ją zaznaczyć, i że ta modlitwa będzie płynąć z wielu, wielu serc, z wielu punktów, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, tam, gdzie polskie serca biją.
Ja jeszcze jedną rzecz dodam. Jeśli Państwo podróżujecie po krajach zachodnich, to na pewno zauważyliście, że dzisiaj krzyże, figurki, a także same kościoły stają się miejscami, które są albo zaniedbane, albo opuszczone, albo stają się atrakcją turystyczną. I to jest pewien los, który może nas czekać, jeśli pozwolimy sobie na niewiarę. Teraz chcemy właśnie te miejsca, które zawsze były bardzo ważne dla nas ze względu na nabożeństwa majowe, czerwcowe, były zawsze bardzo ważnym znakiem, symbolem naszej przynależności do Kościoła katolickiego. Chcemy, żeby te miejsca stały się właśnie takimi punktami modlitwy, tymi punktami światła, które będą się tego dnia rozpalać i rozjaśniać. Właśnie krzyże przydrożne na granicach wsi, krzyże w miastach. Więc prosimy Państwa, przypomnijcie sobie o krzyżach, które są blisko Was i tego dnia stańcie tam wspólnie z nami na modlitwie. Ja jeszcze może powiem jedną rzecz, zanim jeszcze dodam jeszcze kwestię taką techniczną, zanim przekażę głos. Dalej bardzo prosimy o zapisywanie się na to wydarzenie. Oczywiście jest ono absolutnie otwarte, nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób. Natomiast osoby zapisane otrzymają wejściówki i będą mogły być w bliższych sektorach, znajdować się. To jest bardzo, jakby, myślę, że warte tego wysiłku, żeby się zapisać. I druga rzecz, nam to pozwoli uzyskać jakieś wyobrażenie o tym, ile osób możemy się spodziewać. To bardzo ciężko przygotować wydarzenie na nie, czy 100 tysięcy, czy milion osób. To jednak trzeba wiedzieć wcześniej. Więc bardzo prosimy, apelujemy do wszystkich o to, żeby kontynuować zapisy, zgłaszać wyjazdy, autokary, też wyjazdy indywidualne. Czy może jakieś pytania do księdza biskupa? Tak. Jeszcze jedno pytanie, nie mam czas, tylko stoję zainteresowany jeszcze. Księdze biskupie, czy włocławski przytami jednoznacznie jest związany i kojarzony w Polsce z męczeństwem księdza Wybuszki? Z jakim przesłaniem chciałby ksiądz biskup, żeby ten krzyż, który stanie na lotnisku w Kruszynie, był kojarzony w kolejnych latach? To znaczy, ja osobiście uważam, że dla Polski, dla naszego kraju, to jest nasza matka, nasza ojczyzna, że dla Polski nie ma innego wyjścia nad zatrzymanie się pod krzyżem. Bo krzyż to jest miejsce pojednania, krzyż to jest miejsce przebaczenia. Pamiętamy rozmowę Jezusa z Łotrem. To jest miejsce, w którym chrześcijanin został ubogacony tym, co Chrystus miał najcenniejszego na ziemi, czyli Jego własną matkę. Oto matka Twoja. Jeżeli chcemy doprowadzić Polskę, a przecież nie jest dobrze, to chyba wszyscy wiemy. Jeżeli chcemy doprowadzić do przebaczenia, do przynajmniej próby zrozumienia, do rozmawiania z sobą, musimy wrócić do tych wartości, których krzyż jest symbolem. Dlatego w tym duchu będę mówił tego dnia na centralnym naszym nabożeństwie, bo wydaje mi się, że ta akcja doskonale odpowiada na aktualne zapotrzebowanie, jakie w naszym kraju obserwujemy. I w tym sensie nie ma tu przypadku, tylko w sercu kraju, bo Włocławek jest tak bardzo centralnie położony, w sercu diecezji, która wydała tych wielkich świętych, największych dwoje świętych XX wieku, świętego Maksymiliana, bo przyszło na korzenie z Duńskiej Woli, siostra Faustyna. Jedno i drugie wyniesione na ołtarze przez Jana Pawła II, że właśnie tu nie ma przypadku. Tylko to są te Boże plany, Boże zamiary, Boże rysowanie scenariusza dla ludzi wierzących. Bo to jest oczywiście przede wszystkim wydarzenie ważne
dla ludzi wierzących, którzy chcą na nowo odkryć, jak ważne jest bycie chrześcijaninem w tym określonym momencie naszych dzieł. Czy może ktoś z Państwa jeszcze chciałby zapytać? Ja bym jeszcze dodał, tylko jeżeli można. Ja tak to pomyślałem w diecezji, ale to swojej, żeby przeorać jakby, czy żeby dotrzeć do jak największej grupy wiernych, żeby każdy ksiądz u siebie w parafii zorganizował jakiś rodzaj adoracji, modlitwy, mszy świętej, procesji, dojścia do krzyża, to udanie się w drogę, idziemy. To jest niesłychanie ważne, bo kiedy myślimy, już wszystko zrobiliśmy, możemy spać spokojnie, niech się dzieje, co chce. Natomiast właśnie to wyjście w procesji to jest wielki symbol samej istoty chrześcijaństwa. My jesteśmy ciągle ludźmi w drodze ku lepszemu, ku doskonalszemu rozumieniu Ewangelii, wcielaniu jej w życie. To tak w związku z tym, co tutaj Pan mówił przed chwilą. Informacyjna agencja radiowa, Małgorzata Jędrzejczyk. Takie pytanie, czy jest znany też program? Pewnie nie jakiś szczegółowy, ale ramowy, bo poprzednie nabożeństwo miało się zacząć w sobotę i trwać do następnego dnia. Jak będzie teraz? Nagramy dla Pani specjalnie. Nie, to się nagrywa. Tak więc, drodzy Państwo, planujemy rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 11 modlitwą różańcową. Dlatego, przepraszam, powtórzę dla jakiegoś kawałka, który był niepięty. Więc tak, planujemy rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 11. Chodzi o to, żeby wierni z całej Polski mieli czas, aby dojechać na wydarzenie i dotrzeć do jego miejsca. Dlatego około 11 modlitwą różańcową, potem jest konferencja o odrzuceniu krzyża i cierpieniu, walce duchowej w świecie, która będzie wprowadzać w całe wydarzenie, przygotowywać, pomoże nam zrozumieć, dlaczego się tam znajdujemy. Po tej konferencji będzie przerwa. Po przerwie centralne wydarzenie tego dnia, czyli msza święta, którą ksiądz biskup będzie celebrował i będzie to taki czas naszego umocnienia się. Prosimy też wszystkich wiernych w miarę możliwości, żeby przyjechali w stanie łaski uświęcającej. Tam będą kapłani, będą też na pewno spowiadać, ale dobrze pewnie by było się przygotować wcześniej, żeby no jeżeli będzie to większa ilość ludzi, żeby nikt nie był niegodny w momencie, w którym będzie przyjmował komunię świętą. Później po mszy świętej będzie kolejna konferencja o krzyżu. My nie zdradzamy jeszcze, kto będzie mówił na jaki temat, bo to ma zostać pewnym rodzajem niespodzianki, ale znając te wszystkie mówiące osoby, wierzymy, że będzie to bardzo ważny, dobry czas. Po czym kolejny taki centralny, ważny punkt to będzie modlitwa, w której będziemy oddawać nasze życie Panu Jezusowi i stawiać Jego krzyż w centrum naszego życia. A będzie to wszystko oparte o rozważania męki Pana Jezusa w sposób bardzo niezwykły. Będzie to przeprowadzone, mogę tylko powiedzieć, i myślę, że dotrze bardzo głęboko do wielu serc. Kończymy tą część oficjalną apelem jasnogórskim, w którym chcemy się połączyć też z całą Polską, ze wszystkimi modlącymi się tego w tym momencie, w tym świętym czasie poprzez ręce Maryi, wzywającym pomocy dla kraju. I później już rozpoczyna się taki czas, w którym część osób pewnie będzie nas opuszczać, ale ci, którzy będą mieli siły i wolę, mogą zostać i pozostać jeszcze do późna w nocy na adoracji nocnej, której owoce i cele, cierpienie, które będzie związane, trudy związane z tym czasem adoracyjnym, będziemy prosić, żeby Polacy oddawali
w intencji Kościoła i Polski. Więc zakończymy mszą świętą już z niedzieli, całe wydarzenie nad ranem w niedzielę, która to jest już świętem Matki Bożej Bolesnej, więc zakończenie jest perfekcyjne przez ręce Maryi, która stała pod krzyżem. Jak mówisz, że będziemy też na stronie internetowej umieszczać kolejne informacje, takie techniczne, ważne, o tym, jak się przygotować do tego wydarzenia. To jest bardzo istotne, żeby podjąć pewne przygotowania, zarówno duchowe, jak i takie techniczne, to jest pewien rodzaj wyprawy pod krzyż i trzeba się tego dobrze przygotować. Na miejscu, w pewnym zakresie będzie udostępnione wyżywienie, chociaż jeśli przyjedzie milion ludzi, o których się modlimy, to trzeba by się modlić o cud rozmnożenia tego wszystkiego, co zostanie przygotowane. No to wszystko. Jeszcze prosimy o to, żeby zapisywać się też na stronie, na newsletter. Tam będą wysyłane regularnie, mniej więcej co tydzień, informacje bieżące o stanie przygotowań. Ja chciałbym jeszcze w imieniu nas organizatorów bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy zareagowali na nasz apel o modlitwę, ofiarowanie postu i cierpienia. Jak pewnie część z Państwa wie, to wydarzenie przechodziło swoje ciężkie, trudne momenty i właśnie ta modlitwa bardzo wielu ludzi, dzisiaj jesteśmy o tym stuprocentowo przekonani. Ponad 1000 osób na naszej stronie tylko zgłosiło gotowość takiej modlitwy. Ta modlitwa tylu serc zawsze jest wysłuchiwana. I chcemy podziękować wszystkim, prosić dalej o modlitwę. Tym razem o modlitwę dla przebiegu tej całej organizacji, żebyśmy nie popełniali błędów, żebyśmy dobrze przygotowali miejsce, też żeby wszyscy ludzie, którzy będą brali udział teraz w tych pracach, żeby mieli pokój serca i gotowość służenia Panu Bogu i Kościołowi. Żeby tutaj wielkie owoce też z tego wydarzenia popłynęły zarówno dla diecezji włocławskiej, która nas tu gości przyjmuje, jak i dla całego kraju. I drodzy Państwo, jeśli ktokolwiek z Was brał udział w wielkiej pokucie albo w Urzędzie do Granic, to drodzy kochani, nie macie wyjścia, musicie także wziąć udział w Polsce pod krzyżem. To jest pewna droga, na którą już weszliście i teraz na którą Matka Boża, Pan Jezus zapraszają, żeby ją dokończyć, dojść do mety pod krzyż. Więc natomiast ci, którzy nie byli jakimś niezwykłym przypadkiem pod tych dwóch wydarzeń, no to jest ostatni moment, żeby to nadrobić. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w tym wydarzeniu powiedzieć Panu Jezusowi, że Go kochamy, że jest dla nas ważny, że chcemy Mu oddać całe nasze życie. Ale jest to też takie zaproszenie do wypłynięcia na głębie, bo krzyż jest taką rzeczywistością chyba najtrudniejszą w całym przesłaniu Kościoła. A wiemy, że jest to z kolei najkrótsza i najpewniejsza droga do zbawienia. Więc zapraszamy do tego, żeby pochylić się nad tą tajemnicą, która jest tajemnicą naszego życia, naszego zbawienia. Ja bym jeszcze dodał, że musimy się przestać. Tak, że zgłoszę się tutaj w każdym razie na moim terenie o wsparcie zakonów kontemplacyjnych, a mamy karmelitanki, siostry karmelitanki, co robimy w Warszawie, no to bardzo odsyła, bo przecież to jest zdanie świętej Teresy Zawila. Mamy jedyny w Polsce zakon czy klasztor koło Lichenia, sióstr Anuncjatek, XVI wiek, to jest ich początek. Mamy w Bieniszewie klasztor Kamedułów, to tylko dwa w Polsce kraje i właśnie tutaj te tereny koło Konina. No i mamy w Warcie siostry Bernardynki. One wszystkie już wiedzą i z całą pewnością na ich poparciu się nie zawiedziemy. Czy może jeszcze jakieś kolejne pytanie?
Jeśli nie, prosimy księdza biskupa o podsumowanie. Jeśli mogę to jeszcze rozmawiać. Oczywiście. Ostatnio już bym zapomniał. Nie, bo ja bym się nie musiałbym traktować. Ostatnia rzecz jeszcze, o której chcieliśmy powiedzieć. Im bliżej tego wydarzenia, tym bardziej mamy takie poczucie, że to jest wydarzenie, które współtworzą wszyscy wierni, wszyscy Polacy. I bardzo potrzebujemy pomocy przy organizacji wydarzenia. Dzisiaj najbardziej potrzebna jest pomoc w rozpowszechnianiu informacji. Już Leszek mówił o taką prośbę do mediów przekazywał, natomiast ja też proszę wszystkich Państwa o to, żeby zgłaszali się przez stronę internetową, przez profil na Facebooku z taką chęcią pomocy i ogłaszania i mówienia o tym wydarzeniu. My do wszystkich, którzy się zgłoszą i będą chcieli, będziemy wysyłać za darmo plakaty i ulotki w ilościach nieograniczonych. Więc na przykład jeśli ktoś ma taki plan, żeby oplakatować całe miasto wielkości Gdańska, Wrocławia, Włocławka, no to nie ma żadnych ograniczeń. Zabezpieczymy odpowiednią ilość plakatów, ulotek. Więc proszę Was, zgłaszajcie się, mówcie o tym w swoich wspólnotach, w swoich parafiach, pójdźcie do księży proboszczów, proście w swoich diecezjach, w swoich miejscach o to, żeby organizować wyjazdy, autokary z parafii. Tak na marginesie powiem, że jest rekordzista Różańca do granic, ksiądz proboszcz, który zorganizował ze swojej parafii 11 autokarów na Różaniec do granic. I te autokary obstawiły 11 wejść na plażę i stanęły wzdłuż na Bałtyki. Więc zachęcamy do tego, żeby rekord pobić. Nic nie stoi na przeszkodzie. W takim razie prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo jest zorganizowane. Chciałbym wiedzieć na koniec tyle. Panowie, kiedy przyjechali tutaj do mnie, to wiele mnie nie prosili. Oni po prostu zażyczyli sobie, żeby to wszystko się dokonało. Zapewnili, że dzięki modlitwom wielu wiernych muszą się pojawić dobre owoce. Ja dzisiaj widzę coraz więcej znaków, że to była błogosławiona decyzja. Cieszę się, żeście tę naszą niewielką miejscowość w porównaniu z takimi metropoliami, jakie są w Polsce, żeście odnaleźli na mapie. To dla nas znaczy bardzo wiele. Jestem pewien, że dobre owoce będzie znajdowała cała Polska. Cała ta Polska, która chce być wierna Chrystusowi. Dlatego cieszę się, dziękuję i tu zapewniam już na piśmie tym razem o całym swoim poparciu i gotowości współpracy. Tym, co do mnie należy, bo ja nawet wszystkiego nie wiem, czy on będzie przekazywać wszystkim. To teraz. Zachęcam bardzo do wzięcia tego obrazka, gdzie jest fragment właśnie wypowiedzi Jana Pawła II. Taki bardzo ciepły obozławny. Mamy piękny zbiór listów, jak Jan Paweł II pisał do profesora tutejszego seminarium, księdza profesora Olejnika, gdzie znajduje się tyle cudownych opinii na temat Wrocławka i ludzi, którzy go stanowią. Ten zbiór listów jest w muzeum. Ja chętnie o tym mówię, dlatego że no, jest się czym pochwalić. Ja nie byłem w środowisku wrocławskim, doszedłem tu 17 lat temu, ale ogromnie sobie cenię, że jestem w diecezji, która wydała tych błogosławionych męczenników, biskupa męczennika, biskupa Kozana, a być może nie za długo błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, od którego święceń minęło dokładnie 95 lat. Za to dziękuję. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożemy nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.
Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dolorios. Pasa. Amen.